pokój i dobro. Witajcie w środę Wielkiego Tygodnia. Dziś 31 marca. Zapraszam do medytacji, ale najpierw do krótkiej modlitwy. Duchu Święty, prosimy Ciebie, abyś przychodził, abyś wstępował na nas, abyś nas oświecał, abyś przychodził ze światłem na to Słowo. Niech to Słowo mówi do nas, niech zapada w nasze serca, abyśmy mogli doświadczać Twojej miłości, Twojej obecności. Niech to Słowo wypełnia się w naszym życiu, w naszej codzienności, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Wtedy jeden z 12 imieniem Judasz Iskariota udał się do arcykapłanów i rzekł: co chcecie mi dać, a ja wam go wydam? A oni wyznaczyli mu 30 srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. Pierwszy dzień przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali go: gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali spożywanie paschy? On odrzekł: idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel mówi, czas mój jest bliski, u ciebie urządzam paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z 12 uczniami. A gdy jedli, rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Bardzo tym zasmucili i zaczęli pytać jeden przez drugiego: chyba nie ja, panie? On zaś odpowiedział: ten, który ze mną rękę zanurzył w misie, ten mnie wyda. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który miał go wydać, rzekł: czyżbym ja, Rabbi? Odpowiedział mu: tak, ty. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Coraz bardziej wchodzimy też w rozważaniu tego słowa, w te tajemnice święte Triduum Paschalnego, tych świętych dni. I dzisiaj Ewangelista opisuje ostatnią wieczerzę. Jest to początek tej ostatniej wieczerzy. Jeszcze chwilę przed ustanowieniem Eucharystii. I obraz właśnie wieczerzy i stołu to dwie rzeczy, które dzisiaj tak bardzo wyraźnie dla mnie rzucają się w oczy. Myślę, że było wręcz tradycją, że Jezus gromadził swoich uczniów właśnie przy stole. Rozmawiał z nimi, przebywał. Myślę, że to był bardzo piękny i bardzo dobry czas poprzez ten, w tym całym czasie, kiedy nauczał, kiedy działał publicznie. I w tym czasie takim intymnym, takim czasem pełnych rozmów, myślę, że wielokrotnie uczniowie mogli skorzystać nie tylko na tym, że po prostu mijał im przyjemnie czas, ale że mogli dopytać i tak po ludzku porozmawiać na tematy i rzeczy, które wcześniej nie było okazji, może coś nie zrozumieli tego dnia z nauki, nie przyjęli i mogli właśnie pogłębić to. Właśnie okazją do tego było wspólne zebranie się przy stole. I patrząc z perspektywy tego naszego zaganiania, tego naszego zabiegania też trudnych sytuacji, które mamy w tym obecnym czasie, myślę, że właśnie ten czas wspólnego zasiądnięcia przy stołu w te dni, myślę, że jest kolejnym zaproszeniem do tego, aby spotkać się ze swoimi bliskimi, żeby się z nimi usiąść, pobyć, porozmawiać. Być może będzie to dobry czas i tego życzę sobie i wam. Natomiast może się zdarzyć też, że będzie to czas trudny, tak jak dla apostołów, którzy zostali zbici z tropu, zasmuceni, zaczęli się zastanawiać, kto będzie tym, który go zdradzi. I właśnie może nie być to aż takie przyjemne, łatwe i swobodne. Mimo wszystko zachęcam i zapraszam Cię do tego, aby w tych dniach wykorzystać tą szansę, wykorzystać tą okazję, by być ze swoim bliskim. W tym gronie, na jakim nam możliwości pozwalają. I zaproś tam Jezusa. Bądźmy wszyscy w jedności, w tej jedności jak apostołowie z Jezusem na tej ostatniej wieczerzy. I czy będzie to dobry, czy trudny czas, bądźmy w tym wszystkim razem. Niech tam Pan Bóg błogosławi na ten czas tych świętych dni, na ten czas wspólnego przebywania. Dobrego dnia z Panem Bogiem. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledźcie nas na bieżąco.